Wracamy do gry. Czwarta kwarta. 52-39. 13 prowadzą Zabrzanie właśnie w posiadaniu piłki. Pietryga jest skutecznie. I tutaj Bytomianie. Młodszy, o wiele młodszy zespół od MKS-u Zabrze. Piechaczek. Nieudanie. Ale tam walczą, walczą pomarańczowi w takich strojach dzisiaj UKS Moc Bytom. I oczywiście trener MKS-u Zabrze, pan Moralewicz, Janusz Moralewicz. Deja. Jeden na jeden z Gawronem. Deja jest o wiele szybszy od Gawrona. Deja, odegranie. Sakowicz. Ładnie kombinował. I tym razem nieudanie. Ale ładnie dzisiaj gra. Marzec. Marzec, pędziwiatr. Deja. 50-13 punktów przewagi, a jeszcze sporo czasu, jeszcze do zakończenia 7 minut, więc... Będą zmiany. Opoka wchodzi na parkiet. Schodzi Marzec. Teraz Opoka będzie rozrywał, ale piłkę wyprowadza Gawron. Gawron... Faulowany przez całe boisko, by skończyć akcję. Dwa rzuty wolne dla Gawrona. Tutaj Kołakowski z Piechaczem. To w sumie 4 ponad metry. Sakowicz. Jak wcześniej mówiłem, trzech zawodników z SMS-u, Jaworzna, ale tak plotki już chodzą po Polsce, że ośrodki szkolenia sportowego PZKOŚ mają być rozwiązane i powstać ma tylko jeden ośrodek w Cetniewie. Czy to prawda, czy tak będzie? Musimy poczekać na decyzję, na oficjalny komunikat. Tylko na razie takie plotki, a szkoda tych chłopaków, którzy uczęszczają do tych ośrodków. Przecież w przyszłym roku to matura przed nimi. Zmienia szkołę w roku maturalnym, no nie za bardzo.